Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na najlepszy pierwszy wizyt centralnej Komisji Gospodarczej Kafka, Parfą, Zamąż. Proszę, jeszcze coś się dzieje, nie do tego zastrzeżenia, może teraz. Aktualnie Parfa Zamąż, miejsce 7, punktów 30, a Orlenem Aktyn SRS Przemyśl, miejsce 13, punktów 13. I tradycyjnie posłuchajmy i podziękujmy razem naszym sponsorom i partnerom. Partnerem, że KPR Parfa Zamąż jest województwo lubelskie, lubelskie smakuj życie. Sponsorem klubu Kiłki Ręcznej Parfa Zamąż jest lubelskie zlęgie Bogdanka S.A. Społecznie odpowiedzialny mecenas kultury i sportu na Lubelszczyźnie. Nasz zespół KPR Parfa Zamąż wspiera Krajowa Grupa Spożywcza. Chciałbym także podziękować naszym pozostałym partnerom. Metro Polski, Akademii Zamojskiej, Zamojskiej Zakładowy Spożywczy, Restauracja Renesans, Euroburger, Restauracja Ostry, Restauracja Verona, Romeka, Cukiernia Kolorowa Tortopisa, a także Euromaster, Drukarnia Atyle, Kastrami, Leclerc, Lody Bosko, rodowita firma Jaronisz, Żółty Lewna, Fitter Healthy, Katerin Genetyczny, Rozwita, Rozpoczańska, Witamina, Transman, Hydromek, Metalbun, Spomasz, Agromarket, Jareszki, Formatex, Meble, Sporki, Humel, Insanist oraz Wojskowy Oddział Gospodarczy, również KMS Energia, także KFA, Solution oraz Lotto. Chciałbym również powitać naszego nowego partnera, Lotto. Dziękuję bardzo. Przypominam także o towarze dla Państwa, uczymy już na terenie Hali. Tradycyjnie w przerwie rozmawiamy wśród kibiców Krakowy, a zachowanie głosowania biletów zapewnia nam tradycyjnie Leclerc oraz Zamojskie Zakłady Zbożowe. Już za chwilę, kochani, zaczynamy za około 7 minut. Kochani, wszyscy wiemy, że za sprzęt do nagłośnienia odpowiada Piotr Wójcik z zespołu Solaris. To ten człowiek, który poświęca nas, że to nie ma było, to nie w końcu to wyzwyczaj. A ta nasza mała gwiazda wokalna, serdeczna brawa, zespół Solaris dla Piotra, dzięki Kulkulica. I może przechodzimy, mamy brzegu Piotra, posłuchajmy.
Dzień dobry, witamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu 21. kolejki Ligi Centralnej Mężczyzn w piłce ręcznej. To oznacza, że do zakończenia sezonu i poznania spadkowiczów i tych, którzy awansują wyżej, zostało już tylko 6 kolejek, licząc od teraz. Mało czasu, a każdy ma coś do udowodnienia sobie, samym i kibicom. Przed mikrofonem Tomasz Brzozowski. Zapraszam na spotkanie KPR-u Padwy Zamość i Orlenu Upstream SRS. Przemyśl, ktoś, kto spojrzałby na tabelę i ostatnie wyniki, mógłby powiedzieć, że to dwa zupełnie inne światy. Gospodarze chcą powalczyć o miejsce w najlepszej piątce ligi. Za to drużyna z Przemyśla bije się o przetrwanie i dużo nam mówi, że to jeden z kandydatów właśnie do spadku z tych rozgrywek. Zanim jednak więcej o spotkaniu, to przedstawimy Państwu składy obydwu drużyn. Pierwsza na tapet, klasycznie drużyna przyjezdna, więc drużyna z Przemyśla z numerem 1 Gracjan Nowak, 3 Kasper Keller, 4 Karol Skawiński, z numerem 6 Patryk Walczyk, 7 Kamil Guzdek, numer 9 Jakub Ćwięka, 12 Tomasz Biernat, 23 Oskar Zajdel, 24 Jakub Makuła, z numerem 25 Sebastian Świt, 28 Mateusz Kroczek, 43 Janusz Wandzel, numer 44 Janis Krycki, 57 Maciej Kubisztal, numer 71 to grający trener Stanisław Makowiejew i numer 74 to Szymon Światłowski. Trenera już wymieniłem, powtórzę jeszcze raz: Stanisław Makowiejew, zawodnik z numerem 71, a równocześnie też trener. Czas na dzisiejszą drużynę gospodarzy. Z numerem 3 Tomasz Sałach, 4 Mateusz Czerwonka, numer 7 Paweł Puszkarski, 8 Łukasz Szymański, z numerem 13 Jakub Kłoda, 16 Krzysztof Kozłowski, 17 Dawid Skiba, 19 Gabriel Olichwiruk, z numerem 20 Tomasz Fugiel, 21 Radosław Pomiankiewicz, 23 Michał Bączek, 27 to Łukasz Orlich, z numerem 28 zagra Kacper Adamczuk, 30 Hubert Obyć, 31 Konrad Bajwoluk i z numerem 33 Paweł Proć, trenerem zespołu Zamościa Zbigniew Markuszewski. A więc po przedstawieniu już obu zespołów ostatnim razem możemy przypomnieć, że obie ekipy dały nam naprawdę niezłe widowisko. Padła Zamość wygrała jednak 25-23, ale do ostatniej syreny nie była pewna, czy przewije się do domu komplet punktów. Tutaj warto zatrzymać się na miejscu w tabeli obu ekip, bo sytuacje są zgoła odmienne. Padwa po imponującej serii 6 zwycięstw z rzędu złapała zadyszkę i przegrała kolejne 3 mecze. Jednak z drużynami samej góry tabeli, bo z Legionowym czy Stalą Mielec, a my ci główni kandydaci do bezpośredniego awansu. Udało się wrócić na te właściwe tory po zeszłotygodniowej wygranej z Anilaną Łódź. Przechodząc jednak do miejsca w tabeli, Zamość od dłuższego czasu utrzymuje się w środku ligi i zajmuje 7 miejsce z liczbą 30 punktów na koncie. Orlen Przemyśl w roku 2023 tylko raz zaznał znaku zwycięstwa i w ogóle jakichkolwiek punktów. Tutaj seria porażek trwała aż 9 kolejek. Trudna sytuacja, żeby nie powiedzieć fatalna, ale to, co wydarzyło się ostatnio, zaskoczyło wszystkich. Zwycięstwo z bijącą się przecież o awans Białą Podlaską było czymś niesamowitym. Zespół AZS-u, AWF, chyba na dobre wypisał się tym samym z wyścigu o Superligę, a Przemyśl uwierzył, że może w przyszłym sezonie nadal grać w lidze centralnej. 13 pozycja, która otwiera strefę spadkową i 13 punktów, nie brzmią być może optymistycznie, ale kiedy, jak nie teraz, rozpocząć swoją serię samych zwycięstw aż już do zakończenia sezonu. Wspomniałem, że te drużyny mierzyły się ze sobą już w tym sezonie, ale umówmy sobie nieco bardziej ten mecz. Przemyśl po bardzo zaciętej pierwszej połowie rzutem w ostatnich sekundach wyszedł na prowadzenie 13-12, ale jedna bramka przewagi w tym sporcie to żadna przewaga. I tak było wtedy, bo Padwa Zamość zrehabilitowała się za poprzednie 30 minut i wygrała 25-23. Chociaż rywale aż do ostatniej syreny wywierali presję. Najskuteczniejsi w Przemyślu byli Tomasz Kulka, zdobył 5 bramek, w Padwie również 5 trafień i najlepszy wynik należał do Tomasza Fugiela. Nie było też pierwsze starcie tych drużyn, mierzyły przecież się one ze sobą w poprzednich sezonach. 6 meczów, 3 zwycięstwa jednych oraz 3 zwycięstwa drugich. A dzisiaj więc jedna drużyna może przechylić szale wygranych
na swoją korzyść i utrzymać ją co najmniej do początku następnego sezonu, pod warunkiem, że obie zagrają w lidze centralnej. Ta para sędziowska, która poprowadzi to spotkanie przed Państwa ekranami, to panowie Maciej Mleczko oraz Krzysztof Paczyński. Zapraszamy więc na, miejmy nadzieję, emocjonujące 60 minut w trykotach czerwonych drużyna SRS-u Przemyśl, za to w kolorze białym drużyna gospodarzy Padwa Zamość. Biernat to też jeden z najskuteczniejszych zawodników w tym zespole, ale obok niego Makowiejew, to jednak do niego należy ten najlepszy wynik w drużynie gości. Biernat, ale nie dotrzymują piłki, prawe skrzydło, odsłonięty ten bliższy słupek, no i kanonada rozpoczyna się z korzyścią dla drużyny przyjezdnej. Szybka odpowiedź od gospodarzy, przynajmniej próba tej szybkiej odpowiedzi. Ładny zwód do środka, pojedynczy. No minięta teraz znakomicie defensywa Orlenu. Ale wcześniej arbitrzy odgwizdali przewinienie, a więc tej bramki nie będziemy mogli uznać. Jeszcze raz, atak pozycyjny rozpocznie się od początku. Skiba do lewej strony, Adamczuk. Wyprowadzenie lewego skrzydła, zbiega Puszkarski z powrotem na swoją nominalną pozycję. Adamczuk zejściem na środek, tak zwane jugo. Prawa strona, znowu gdzieś na 9 metrze, bardzo długo trwa ten atak i to jest dobra decyzja, gra pasywna, niedokładne podanie, szansa na wyprowadzenie bardzo dobrego, szybkiego ataku. Czy będzie bramka? Nie ma! Znakomita interwencja golkipera w drużynie gospodarzy. Krzysztof Kozłowski nie daje rywalom trafienia numer 2, no i trochę spokoju, bo no to jeszcze nie jest żaden zły omen, ale na pewno Padwa Zamość nie chciałaby, żeby już rywale na początku odskoczyli te 2-3 trafienia, zresztą nikt by tego nie chciał, no później trudno gonić rywali, trzeba na pewno wykorzystać wtedy trochę więcej sprytu, więcej siły. A po co, skoro można to spożytkować na ostatnie minuty, sekundy meczu. Druga linia, nawet dalej, piłka odbita od słupka i od Gracjana Nowaka wpada do siatki, a więc jest remis 1-1. No ciężko nazwać to przygotowaną pozycją, bo na pewno nie była ona łatwa. Gdzieś nawet 10, 11 metr wcześniej, więc niż ta druga linia, która znajduje się na 9 metrze od bramki. Atomowy rzut po rękach golkipera, po słupku. No i trochę szczęścia w tym było, ale szczęście w sporcie też jest potrzebne. Makowiejew, zatrzymywany środkowy rozgrywający z Przemyśla. Makowiejew indywidualnie z Kozłem, podanie do koła, piłka zebrana, ale pokazuje arbiter, że przekroczona została linia 6 metra. Nie ma więc bramki dla Przemyśla. Padwa Zamość może po raz pierwszy w tym spotkaniu objąć prowadzenie. No szybkie zmiany, często spotykana zagrywka w piłce ręcznej. Gdzieś przypomina mi się mecz Polaków z Francją, ten pierwszy, kiedy jeszcze swój debiut zaliczył Bartek Jurecki. No wtedy trzy zmiany przy ataku. Zawodnicy z obrony schodzili. No i to właściwie przekreśliło nasze szanse wówczas na wygraną. Ta jedna zmiana wystarczy całkowicie, świetna interwencja, dobre też podanie do koła. A Gracjan Nowak tym razem się zrehabilitował, no i broni ten rzut przeciwników. Makowiejew zejściem do lewej strony, ależ ładne, zamarkowane to podanie. Wymanewrowana obrona przeciwników, ale sędziowie pokazują, doszło tam do przewinienia. Jednak właśnie takie szybkie podanie, taka koronkowa akcja, to potrafi rozbujać ten atak, potrafi też rozszerzyć nieco obronę przeciwników. No i z takim teraz zamysłem chcieli to zrobić gracze gości. Prawie się udało, no ale prawie robi różnicę. Mamy już 5 minutę spotkania i Padwa Zamość cały czas remisuje z rywalami 1-1 i czekamy na ich pierwsze prowadzenie. Może teraz, tak jak i wcześniej, znakomity rzut z dalej, znowu przed tym 9 metrem. No wydawałoby się, że takie rzuty są często bardzo ryzykowne, no ale jeżeli nie udają się ataki pozycyjne, jeżeli nie uda się nam zagrać 1-1 na zwodzie, to trzeba szukać innych rozwiązań. No i te inne rozwiązania pokazuje właśnie nam drużyna Padwy Zamość.
Makowiejew ze zwrotem pojedynczym. Biernat, szybka teraz ta akcja drużyny gości, ale cały czas zatrzymywanie. Świetna obrona drużyny przeciwnej. Zebrana piłka z poświęceniem. Kontratak, czy będzie bramka? 3-1. Paweł Puszkarski. Dobry teraz atak szybki, wykonany przez drużynę gospodarzy. Rzut z podłoża zablokowany. A tym razem ten atak szybki zastosowany jugosłowiański. Zawodnik, sprzed którego był oddawany rzut, pobiegł pierwszy do kontrataku. Ale nie udało się wypracować jednak z tego bramki. Trochę zezłoszczony Paweł Puszkarski, błąd tym pierwszym, który gdzieś pokazał się do podania, jednak go nie otrzymał. No mogła być to łatwa, przyjemna akcja. Wyprowadzenie obrotowego. Lewa strona, Adamczuk z podłoża. Tym razem nie udało się zdobyć bramki, ale uda się ją zebrać. No i nie ma mowy też o grze pasywnej. Przypominam, że gra pasywna resetuje się od razu po rzucie gdzieś w kierunku bramki. Czy to bramkarza, czy któregoś z metalowych prętów. Faulowany zawodnik gospodarzy, no i sędzia wyjmuje ten żółty kartonik. To oczywiście w piłce ręcznej niczego poważnego jeszcze nie oznacza. Na razie takie upomnienie, ale z pewnością kolejne skończyłoby się już wykluczeniem. Będziemy mieli rzut z 9 metra, czy może inny wariant. Świetne zamarkowane to podanie, właściwie rzut, zejście do kozła, ale znowu faulowany był prawy rozgrywający gospodarzy. No, goście zatrzymali się, po tym pierwszym trafieniu nie potrafią znowu zdobyć gola. Podanie do koła, no mimo że kryty przez jednego gracza, przez Tomasza Biernata, był teraz obrotowy gospodarzy. No to bardzo trudno utrzymać gracza, który ustawiony jest na kole, szczególnie kiedy jest nim taki zawodnik, takiej postury. No ma te kilogramy, ma te mięśnie, ma tę siłę, ma te warunki, więc właśnie do gry na 6 metrze i bardzo trudno utrzymać później takiego zawodnika. Wydaje się, że po podaniu bramka rzut karny jest pewny. Tak jak i teraz, ten drugi wariant, drugie tempo, ale słupek, piłka zebrana. Świetne znowu zachowanie między słupkami Gracjana Nowaka. No i ten gracz w Przemyślu, który podtrzymuje na życiu jeszcze ten zespół. Ostatnie tygodnie nie były łatwe, ale ten impuls, ta wygrana z Białą Podlaską, z drużyną, która nie przywykła do porażek, może być motorem napędowym, może być tym światełkiem w tunelu. Na to liczą wszyscy kibice drużyny z Przemyśla, która właśnie ma szansę na zdobycie drugiej bramki, ale będzie musiała jeszcze trochę poczekać. 8 minuta dobiega końca, oni dalej z jednym trafieniem. Faul ofensywny wydaje się w tym momencie, czy jednak rzut karny. Sędziowie tutaj przez moment się zawahali, ale ten, który był ustawiony jednak bliżej pola bramkowego, pokazuje, że to był faul w obronie Stanisława Makowiejewa. I w dodatku, jeżeli dobrze zauważyłem, to ukarany 2 minutami ten zawodnik. 2 minuty więc osłabienia i kolejny rzut karny, do którego podejdzie Dawid Skiba. No to on wcześniej wywalczył ten stały fragment gry, którego jego kolega z szatni nie wykorzystał. Czas więc na poprawienie tego, czego nie potrafił zawodnik wcześniej z Padwy. Może być 4-1. Skiba na 7 metrze. Skiba! No i zdecydowanie lepiej. Tym razem Nowak pokonany. Robi się naprawdę nieciekawie w szeregach drużyny gości. Początek był dobry, bo 1-0 po udanej akcji w obronie, ale patrzymy na czas. No i trochę trudno nam w to uwierzyć, że tylko jedna bramka w ciągu 8 minut, już ponad 8 minut, trzeba jak najszybciej wrócić do gry, a przecież gra się teraz pustą bramką, bo brakuje jednego zawodnika. Indywidualna akcja, jest bramka gdzieś na pograniczu, też faulu ofensywnego, ale znalazł tę lukę Kamil Guzdek. No i jest jakże upragnione drugie trafienie, może to przełamie tę złą serię. Świetne wykończenie Konrada Bajwoluka. Ten zawodnik dzisiaj nie będzie hamował ręki. Te jego rzuty z tego 9 metra dzisiaj znakomite, atomowe. No przełamane ręce znowu Gracjana Nowaka. Jeżeli już piłka wędruje gdzieś w kierunku środka bramki, no to albo
bramkarz naprawdę musiałby wiedzieć, gdzie ta piłka leci znacznie wcześniej, żeby jeszcze zdążyć z reakcją, albo po prostu będzie bramka. Zagranie znakomite dookoła, ale fatalny chwyt Macieja Kubisztala. Jednak był on faulowany, więc można go za ten niedokładny chwyt usprawiedliwić. No i o dziwo, goście grają lepiej w osłabieniu, już kiedy jest równowaga z podłoża. Jest trafienie numer 3. Jakże teraz potrzebne. Jeszcze kilka sekund zostało do zakończenia tej kary. Jednak drużyna Padwy nie zamierza tutaj przestawać. Znowu biodro gdzieś na biegu. No był to trudny technicznie rzut. Gdzieś na wysokości bramki, rąk bramkarza rywali. Przepraszam bardzo za to przejęzyczenie. Efektowne trafienie, efektywne jest, więc gol numer 6. No i Padwa bardzo spokojnie, konsekwentnie po prostu stara się swoją przewagę powiększać i na razie wychodzi jej to całkiem nieźle. To będą kolejne 2 minuty kary, tym razem z numerem 44 wydaje się Dzianis Krycki, a więc obrotowy, który pojawia się raczej właśnie do gry w defensywie. No są tacy zawodnicy odpowiedzialni właśnie tylko za grę w ataku lub tylko za grę w obronie. To na porządku dziennym w dzisiejszej piłce ręcznej, która cały czas się zmienia, cały czas ewoluuje. No gdzieś na początku, jeszcze w poprzednim sezonie, mieliśmy to granie, że piłka, że zawodnik musi być ustawiony na linii środkowej po wznowieniu od bramki. A teraz wystarczy być gdzieś w tym polu. Wydaje się, że zmierzamy powoli w tym kierunku, żeby w ogóle grać bez wznowienia od środka, tylko bezpośrednio bramki. Wtedy gra będzie szybsza i na pewno bardziej efektowna. Cały czas więc osłabieniu. Grają goście, zatrzymywane od tyłu teraz przez Bajwoluka. Były rozgrywający goście, ale udało się uciec Kamilowi Gustkowi. Zagranie do lewej strony, też rzut z podłoża. No chcieli odpowiedzieć tym samym. Nie ma bramki, pokazuje sędzia, że zaczynamy od pola bramkowego. Zaczyna Adamczuk. No trochę zbyt pochopnie podjęta decyzja. Minuta kary pozostała po stronie SRS-u Przemyśl. Nawet ta jedna się nie skończyła, już pojawiła się druga, a trzeba przecież odrabiać te straty. Guzdek do środka, tam ustawiony jest z numerem 12 Biernat. Guzdek, wyprowadzenie obrotowego. Kubisztal zbiega z lewej połówki na prawą stronę. Makowiejew daleko teraz od pola bramkowego rywali. Jeszcze raz podanie do koła, ale źle to zrobił Makowiejew. Przeczytali to rywale. Rzut od poprzeczki i bramka. No mnóstwo chaosu, mnóstwo też szczęścia po stronie gości, ale tak jak i przy tym pierwszym trafieniu, które odbiło się od pleców Gracjana Nowaka. Mówię tu o bramce zdobytej przez oczywiście gospodarzy, w którym potrzebne było szczęście, no to też nie opuszcza one dzisiaj gości. Znowu on, Konrad Bajwoluk. Tak jak mówię, jeżeli piłka zmierza w kierunku bramki, no to mogę już wykrzyczeć jego nazwisko i powiedzieć, że bramka padła, nawet nie patrząc na końcowy rezultat. Tak dzisiaj wygląda gra tego zawodnika. Jeżeli tak dalej będzie wyglądała, no to może on się stać najskuteczniejszym zawodnikiem w tym spotkaniu. To na pewno i być może bohaterem na mianę zwycięstwa, na miarę też 3 punktów, jakże cennych dla Padwy Zamość. Makowiejew zbiera na ta piłka, ale z problemami. Jeszcze z lewe skrzydło, poślizgnął tam się obrońca drużyny przeciwnej. Ale po raz kolejny interwencja golkipera gospodarzy. Kontratak Bajwoluk, czy będzie rzut? No tak jak mówię, Konrad Bajwoluk, kolejna jego akcja, kolejna bramka. Dzisiaj jest po prostu jego dzień i on o tym wie. O czas prosi, więc trener drużyny gości, który no czuje, że wynik powoli wymyka się spod kontroli. Trudno nazwać, że w ogóle kiedyś nim był. 1-0, no trudno nazwać jakimkolwiek dobrym wynikiem w piłce ręcznej. Szybko gra zweryfikowała i parkiet zweryfikował drużynę Orlenu Przemyśl, który teraz przegrywa 4-8. No i trzeba poważnie
zaplanować, bo tego brakowało, planu na grę. Zaplanować grę na te ostatnie 15 minut pierwszej połowy. Później będzie trochę czasu, żeby przedyskutować też i drugą połówkę. Teraz jednak ważniejszym jest skupienie się właśnie na tych minutach, na tej pierwszej połowie, żeby nie dać rywalom tego komfortu schodzenia do szatni na prowadzeniu, który jest często bezcenny. Później drużyna przeciwna wychodzi z dużo większą motywacją, z trochę większym luzem. No a jeżeli pojawia się luz w grze, to pojawiają się też piękne bramki. Brakuje tego stresu. Dobrze, że go brakuje. Dlatego SRS Przemyśl musi tego uniknąć, a do tego potrzebne jest jak najszybsze wrócenie do gry. Zaczyna oczywiście drużyna gości. Biernat do prawej strony. Tam Kamil Guzdek. Wyprowadzenie prawego skrzydła. Skawiński zbiega jednak na swoją pozycję. Aby to wyprowadzenie niewiele też dało. Może teraz, bo obrotowy zmienia swoje położenie. Jednak bardzo cofnięta jest teraz ofensywa gości. Z rzutem czy nie? Guzdek podanie do prawego skrzydła. Rzut tym razem na ten dalszy słupek. Już pokrył ten bliższy golkiper gospodarzy, bo tam wcześniej też rzucał Skawiński. A więc dobrze zachował się prawy skrzydłowy drużyny gości. Jest to piąte trafienie. Oczywiście Padwa nadal prowadzi 8-5, ale 3 bramki przewagi, jak już historia i między tymi drużynami pokazywała, to żadne prowadzenie. Trzeba zachować spokój i koncentrację do ostatniej syreny. Bajwoluk zatrzymywany, no i to będzie faul na pewno. No trochę nieprzyjemnie to wyglądało, przez chwilę zastanawiałem się, czy może nawet i 2 minuty, ale na szczęście dla gości nie. Zagranie do lewej strony, przekazanie piłki, czy będzie ten rzut zatrzymywany przez dwóch zawodników, aż rozgrywający Padwy Zamość. Brakuje mi tych rzutów dzisiaj Kacpera Adamczuka, wydaje się, że dzisiaj jest on od podawania głównie piłek. Tak wygląda to tylko i wyłącznie z mojej perspektywy. Był ten jeden rzut, ale nieskuteczny. Bajwoluk, jest Adamczuk, zagranie za plecami. Asysty też są ważne, a więc warto pochwalić Adamczuka, a również tego, który zdobywał bramkę. Świetnie wykończył to teraz lewo skrzydłowy gospodarzy. No i ta przewaga czterobramkowa ze zmianami czasami na i 3 trafienia cały czas utrzymywana. No i na tym bardzo zależy teraz podopiecznym trenera Markuszewskiego. Na środku Biernat. Znowu wyprowadzenie obrotowego, tym razem Dzianis Krycki. Guzdek. Biernat i Guzdek. Mako wieje w dokoła w jedną rękę. Chciał teraz to złapać Dzianis Krycki, ale pokryty on przez dwóch graczy gospodarzy. Jednak sędziowie zauważyli tam, że było to krycie niezgodne z przepisami, dlatego żółta kartka skierowana do zawodnika Zamościa. Biernat. Znowu Dzianis Krycki, tym razem lewa strona. Guzdek, no często spotykana dzisiaj zagrywka w wykonaniu Orlenu Przemyśl. Guzdek, ależ świetna gra w obronie teraz Kaspera Adamczuka. No pokazuje sędzia, że nie ma trzymania za koszulkę, jak najbardziej zrozumiałem. Mógł tutaj pokusić się bardziej o złapanie za barki niż za koszulkę. Rzut podłoża, interwencja nie pierwsza dzisiaj Krzysztofa Kozłowskiego. A więc ten brak skuteczności może teraz zaboleć. Bramka, rzut karny. A potem jak faulowany był obrotowy KPR-u Padwy Zamość. No sędziowie są tutaj bezlitośni, jeżeli chodzi o rzuty karne. Jakub Kłoda wywalczył ten stały fragment gry. Przy rzucie był trzymany, jeszcze za to była obrona w polu bramkowym, więc tutaj i decyzja nie mogła być inna. Wcześniej na 7 metrze stanął on, a Dawid Skiba, i się nie pomylił. Jak tym razem wykorzysta to zawodnik z numerem 17? Skiba w drugie tempo, tak jest i tak jak wcześniej, spadem w lewy dolny narożnik. No ma ten dryk właśnie do gry z położeniem się na parkiet, z tak zwanym padem. To pozwala zawodnikowi znaleźć się jak najbliżej bramki przeciwnika. No a jaki jesteś bliżej, tym masz największe szanse na zdobycie bramki. Ma trochę więcej czasu, bo cały czas ten upadek trochę trwa. Może zauważyć reakcję bramkarza. No i to wykorzystuje. Druga bramka z tego fragmentu gry.
9 metr po rękach jednak Kozłowskiego. Nie ma podania na kontrę, ale można jeszcze skonstruować szybki atak zatrzymywany Bajwoluk. Gra przerwana. Ewidentnie nie tak. Chciał to skończyć rozgrywający Padwy Zamość. Dziś próba gry 1 na 1 na zwodzie pojedynczy, który mu w tym spotkaniu no raz wychodzi, raz nie. Teraz padło na kolej tego, że został złapany i atak szybki nie przyniósł oczekiwanych korzyści. Wyprowadzenie lewego skrzydła. Zamarkowany tylko ten rzut. Bajwoluk, Bajwoluk! Zagranie gdzieś za plecami, ale również tylko zmylił tym rywali. Daleko dają się cały czas. Gracze z Przemyśla nabierać na tą samą sztuczkę. Paweł Proć w tej jednej akcji zamarkował ten rzut w powietrzu 3-4 razy. Naprawdę. A za każdym razem udało mu się minąć dwóch rywali, co najmniej SRS-u Przemyśl, a teraz wywalczyć jeszcze rzut karny. Dawid Skiba po raz kolejny. Czy znowu będzie to rzut z padem? Oczywiście! Trzeci raz! Trzeci raz w to samo miejsce, ale to są trzy bramki zdobyte przez Dawida Skibę. No, Gracjan Nowak powinien już to wiedzieć. Teraz goście decydują się na grę siódemką w polu, a więc dwóch obrotowych mamy na parkiecie. Pytanie tylko, czy to pomoże w odrabianiu strat, czy wręcz przeciwnie, bo bramka przecież pusta. Biernat do prawej strony, Makowiejew, ale nie było tu miejsca do oddawania rzutu. Ćwienka, na moment zatrzymana akcja, gra pasywna, ależ fatalny, fatalny błąd w wykonaniu Makowiejewa. Szansa na kontrę też niewykorzystana. Piłka zebrana, no i zaczyna drużyna gości. SRS Przemyśl powinien skupić się na tej właśnie akcji, po to, żeby zacząć w końcu odrabiać straty. Już 5 do 11, to poważna strata. Makowiejew odpowiada na ten swój wcześniejszy błąd podania, teraz zrobił znacznie lepiej. Pan trener rzutem z podłoża, no to do czego przyzwyczaił też nasz i zawodnik z numerem 71 w tych swoich wszystkich spotkaniach. Można powiedzieć, taki jego znak rozpoznawczy. Przynajmniej ja to tak odbieram, bo jeżeli już komentowałem, miałem przyjemność dla Państwa skomentować mecz Przemyśla, bo każdy mecz w lidze centralnej, to proszę mi wierzyć, sama przyjemność, bo ten poziom jest bardzo wysoki. No to właśnie Makowiejew za każdym razem te rzuty z podłoża miał bardzo udane. Nie ma bramki numer 12. Biernat musiał zatrzymać swój pomysł. Zachowa go na pewno na kolejny szybki atak. Na środku Stanisław Makowiejew. Taka siódma bramka, 4 straty, to byłby już jeden ten dobry krok, a może nawet 2 kroki do przodu w kierunku powrotu do tej dobrej gry, do powrotu do wyniku. Gra pasywna, 4 podania, widzę całej drużynie gości. No dzisiaj te rzuty takie z nadgarstka, właśnie gdzieś bliżej biodra niżeli barku. Taktyka drużyny gości, ale nie zawsze się sprawdza. Za to gospodarze konsekwentni w swoich działaniach. Podana piłka do koła, obrót, rzut i oczywiście trafienie. Zostało nam już mniej niż 10 minut do zakończenia tej pierwszej połowy spotkania. No i to, co nas wydaje się nie powinno dziwić, to oczywiście prowadzenie drużyny gospodarzy, bo tabela wskazuje jasno, że faworytem Padwa Zamość, jednak ostatni mecz z Przemyśla, no, gdzieś obiecywał nam nieco więcej od tego zespołu. Będzie kontra, powinna być bramka, bo słupki są puste, no z tego po prostu mylić się nie można. Tutaj nawet ciężko mi wskazać, na jakim poziomie można by było się pomylić i trafiać do pustej bramki w podaniu na kontrę. No tylko błąd chwytu mógł tutaj wszystko popsuć, ale w lidze centralnej takie błędy na pewno nie powinny się pojawiać i na razie się nie pojawiają. Makowiejew do koła, no te dzisiaj zagrania do obrotowego w jego wykonaniu są takie toporne, mało dokładne, mozolne. No, jednym słowem mówiąc, słabe.
Rzadko kiedy z tych podań udaje się zdobyć bramkę, nawet jeżeli teraz był faul. No to nie o to w tym chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby jak najszybciej zacząć odrabiać strata, więc ma być podanie, rzut, bramka. Taki powinien być proces, tak to wszystko powinno wyglądać, a tak na razie nie jest. Obrotowy, czy to źle łapie, czy też dostaje złe podanie, ale coś ewidentnie w tych zagraniach na 6-7 metr nie gra. Potrzebna była pomoc medyczna, mamy nadzieję jednak, że będzie w stanie kontynuować grę. Janis Krycki, bo to on ucierpiał tutaj najbardziej, ale podniósł się z boiska, a więc wszystko chyba w porządku, no przynajmniej żeby dociągnąć do końca tej pierwszej połówki, zostało nam mniej niż 9 minut. Cały czas Krycki. No i zaczyna drużyna gości atakiem pozycyjnym. Czekamy oczywiście tylko na gwizdek i możemy zaczynać. Makowiejew. Guzdek. Makowiejew ustawiony na środku, zamarkowane to podanie. No i teraz wywołałem go do tablicy. Mówiłem, że brakuje tych dobrych podań dookoła i właśnie je otrzymujemy. A więc należą się przeprośliny, przepraszam, panie trenerze Makowiejew, bo to było naprawdę znakomite podanie. Janis Krycki z trafieniem. Numer 28. Kasper Adamczuk przy piłce. Wysoko teraz ustawiona obrona gości. No bo przecież gospodarze grają jeszcze przez ponad minutę z karą. Pusta bramka po ich stronie, nie mogą sobie pozwolić na żaden błąd, 9 metr, ależ tutaj mocna gra w obronie, uspokajają to na wszystko sędziowie, bo zrobiło się na hali Padwy Zamość bardzo, bardzo gorąco. Na 9 metrze Dawid Skiba, jego rzuty karne dzisiaj są znakomite, czekamy na też grę z koła. Był faul czy nie? Sędziowie pokazują, że mamy grać dalej. No kontrowersyjna decyzja, ale nie nam to oceniać. Kontra, ale nie ma bramki. To musi być trafienie. Powinien sobie to głęboko do serca wziąć teraz skrzydłowy gości. Dostajesz prezent od swoich przeciwników, też od sędziów. W cudzysłowie, no pół żartem, pół serio, bo tutaj też można byłoby się trochę zastanawiać, czy był tam faul, czy go nie było, ale jeżeli nie zdobywasz bramek z kontry przy takim wyniku, no to nie będzie ci pisane dzisiaj w ogóle zgarnąć żadnych punktów. Faulowany był tam Kacper Adamczuk, pokazany tutaj ta sygnalizacja przez sędziów, że potrzebna jest pomoc medyczna, ale o ile dobrze zrozumiałem, to też o czas prosi teraz trener gospodarzy Zbigniew Markuszewski. Będzie więc miał ten czas dla siebie, tę minutę, żeby przedyskutować ze swoimi podopiecznymi, jak rozegrać te ostatnie minuty w tej połowie. Zostało 7 z hakiem, a cały czas Padwa Zamość jednak na już teraz pewnym prowadzeniu 13-7, bo tak jak wspominałem w poprzednim spotkaniu, do połowy prowadził Przemyśl 13-12. Ostatecznie to drużyna Padwy wygrała 25-23, dwie bramki różnicy, wtedy było zacięte widowisko, wtedy było mnóstwo emocji. Dzisiaj jednak ta szala przechyla się dosyć znacząco w kierunku Padwy Zamość i nic nie wskazywałoby nam na to, że to ma zaraz ulec zmianie. Jednak wszyscy miejmy nadzieję, ja tylko obiektywnie patrząc dla widowiska. Czekam, aż drużyna Orlenu Przemyśl pokaże tę grę, którą prezentowała w meczu z Białą Podlaską kolejkę temu. Faulowany Konrad Bajwoluk. No, ostatnie minuty nie przyniosły żadnego trafienia w jego wykonaniu. Pora też na przełamanie. Bajwoluk, lewa strona, pokazane. Przewinie strata, kontra, no pusta bramka była przez moment. Czemu gracze z Przemyśla tego nie zauważyli? Trudno mi to wytłumaczyć. Jeszcze zaatakowany na twarz Bajwoluk. To będą 2 minuty na pewno dla Janisa Krickiego. To nie było celowe zagranie, ale te zagrania na twarz nigdy nie są celowe. Jednak wcześniej
pokazują sędziowie, że faulowany był zawodnik gości, no i dlatego będziemy mieli rzut wolny właśnie dla Orlenu Upstream SRS Przemyśl. Po raz kolejny pusta bramka, no bo dwie minuty kary to już taki, wydaje się, normalny przypadek w drużynie przyjezdnej. Guzek z lewej strony pojawia się też. Znowu Biernat, zagranie gdzieś za plecami, szukał tam Janusza Wandzla. Biernat, a za moment pewnie zobaczymy grę pasywną. Guzdek. Guzdek dostaje piłkę. Znowu zamarkowane to podanie, wejście między dwójkę obrońców. Gra przerwana, bo ucierpiał tutaj ten, który teraz chciał zdobyć bramkę. Kamil Guzdek leży na boisku, potrzebna pomoc medyczna, nie pierwszy raz dzisiaj niestety, no bo nie chcemy oglądać takich obrazków, oby było ich jak najmniej dzisiejszego wieczoru. Ale piłka ręczna to jednak sport kontaktowy i zdajemy sobie sprawę, że czasami i takich obrazków nie da się uniknąć. Jednak życzenie mam jedno, żeby żaden zawodnik dzisiaj nie doznał poważniejszego urazu, żeby każdy dotrwał w tym meczu zdrowy do ostatniego gwizdka, no bo nie chcemy żadnych tutaj kontuzji, które wykluczyłyby graczy na to spotkanie, na następny trening, następne kolejki tygodnia, może nawet i już do końca sezonu, bo coraz mniej tygodni do końca, tak jak mówię, do zakończenia w ogóle Ligi Centralnej zostało nam 6 kolejek, licząc oczywiście i tę, a więc bez tego spotkania 5 tygodni, trochę więcej, no bo jeszcze przerwa świąteczna, nie gramy za tydzień, dla tych z Państwa, którzy mogliby nie wiedzieć. Potem jednak już regularna gra, a do końca. Biernat. Pojawił się Szymon Światowski na prawym rozegraniu. Dobre podanie do koła Makowiejewa, ale tym razem nieudany chwyt, ale jeszcze kara za to nieudolne przeszkadzanie Konrada Bajwoluka, bo trzeba nazwać jej nieudolnym, skoro piłkę nie udało się przejąć, a jeszcze w dodatku ujrzał on teraz 2 minuty kary. 24. minuta spotkania, dobiega końca. Teraz porówno na boisku, ale w ataku przewagę ma SRS Przemyśl, bo oczywiście gra z pustą bramką. Makowiejew, z prawej strony Światłowski, ależ fatalne. Fatalne to przekazanie piłki za plecy Światłowskiego, a tam już widziałem autostradę do rzutu. Gdyby tylko wyłapał te podanie Szymon Światłowski, mielibyśmy na pewno przynajmniej celny rzut, bo jeszcze na bramkę trzeba byłoby poczekać, bo w dobrej formie dzisiaj bramkarz drużyny gospodarzy. Światłowski. Zostało nam 50 sekund do końca kary gości, minuta 30 do końca kary gospodarzy. Makowiejew do koła, no ale to było kolejne słabe podanie. Prawa strona, to musi być bramka! Karol Skawiński wcześniej się w kontrze a też nie mylił. Dobrze czyta dzisiaj swojego rywala w bramce Krzysztof Kozłowski. Ma z nim kłopoty, może właśnie to tego zawodnika powinna częściej szukać drużyna gości, skoro przynosi jej bramki. Adamczuk. Puszkarski. Na środku melduje się Hubert Obyć. Obyć, prawa strona, gra pasywna. Zwód z obrotem, ale faulowany zawodnik gospodarzy. Koniec kary już w drużynie Orlenu Przemyśl. To było ostatnie, wydaje się, podanie. Obyć musiał rzucać. Przypominam, że od tego sezonu też tylko 4 podania po grze pasywnej są dostępne. Adamczuk, daleka, bardzo odległość. Piłka zebrana, poprzeczka ratuje teraz drużynę gości. No ale to właśnie skutkuje dobrą grą w obronie. Zmusza rywala do oddawania rzutów z nieprzygotowanych pozycji, bo sędziowie podnoszą ten symboliczny, pokazują ten symboliczny gest, ręka do góry, to będą kolejne 2 minuty kary. No gdzieś tam pan delegat zauważył chyba nieprawidłową zmianę w właśnie tym odstępie do strefy zmian, tak to nazywamy w piłce ręcznej. No jeżeli zawodnik nie przejdzie w tym miejscu, to oczywiście, jeżeli delegat to zauważy, to skutkuje wykluczeniem, ale chyba nie o to chodziło, a o to, że zawodnik za szybko pojawił się na boisku.
bo trudno mi to też zinterpretować. Za takie coś też oczywiście sędziowie karają dwuminutowym wykluczeniem. Najważniejsze dla drużyny z Przemyśla jest to, że cały czas grają w przewadze, a nawet jeszcze przez kilka sekund w podwójnej. Światłowski. Zagranie do koła, ale nie tak, nie tak. No, powinno wyglądać piłka. Cudem zebrana, czy to będą dwie minuty kary? Bo wyglądało to przez moment groźnie, ale wydaje mi się, że nie, bo wtedy sędzia podbiegłby do Jakuba Kłody. A tak tylko skierował się do Makowiejewa, pokazuje, żeby tutaj nie dodawał tyle od siebie przy tych upadkach. Stanisław Makowiejew, no ma w tym trochę racji też. Sędzia, trzeba wytrzeć parkiet. No końcówka tej pierwszej połowy, a więc zawodnicy jak najbardziej zrozumiałe zmęczeni i ten pot może się z nich lać. Brakuje jednak w drużynie Przemyśla teraz skuteczności. Lewe skrzydło, no i to będzie rzut karny. No też do nas nie dziwi, nawet jeżeli zawodnik podchodzi do tego rzutu, to po prostu obrońca jest już na straconej pozycji. Kolejne wykluczenie. No i jeszcze drugi raz zagra w osobieniu podwójnym drużyna Padwy Zamość. No gdyby teraz SRS Przemyśl w tych ostatnich 4 minutach, w których będzie miał naprawdę komfortową sytuację, zdobył 2-3 bramki pod rząd, nie tracąc przy tym żadnej, no to zrobi nam się znowu wyrównane spotkanie. W drugie tempo od kozła trafienie Jakuba Ćwięki. Jest 9-13, przegrywa drużyna gości, ale te osłabienia są naprawdę bardzo, bardzo dużym utrapieniem dla zespołu Padwy Zamość. Jak sobie z tym poradzą goście? Puszkarski z rzutem Adamczuk, jednak nie, wcześniej gra przerwana. No na pewno tutaj tak na grze na kontakcie będą starali się grać zawodnicy z Zamościa. Adamczuk po rękach, a więc z linii bocznej, a właściwie z narożnika, zacznie zespół gospodarzy, czy wcześniej faul? No nie, tak jak się spodziewałem, bo zdziwiłem się, czemu Dawid Skiba zmierza na 9 metr, ale zaliczynamy z narożnika. Adamczuk na zwodzie pojedynczym, ale bardzo daleko odległość. Rzut po rękach zbiera Gracja Nowak. Świetna teraz obrona drużyny z Przemyśla. Może być to trafienie numer 10. Niekryty całkowicie na lewym skrzydle teraz zawodnik gości. Jest to trafienie 10. No i jeżeli tak dalej będzie wyglądało to spotkanie, jeżeli Padwa Zamość będzie sobie pozwalała na kilka takich niepotrzebnych kar, to możemy mieć powtórkę z rozrywki w odniesieniu tego pierwszego spotkania, gdzie tylko dwie bramki różnicy w końcowym rezultacie, z korzyścią jednak dla Padwy. Adamczuk, no nie ma, nie ma dzisiaj bramki. Nie ma też dzisiaj szczęścia ten zawodnik, po prostu on raczej woli zdobywać dzisiaj asysty. Światłowski, jeszcze jeden moment, jeden fragment w osłabieniu drużyny Zamościa. Jedna Makowiejew zdobyła bramkę numer 11. No i proszę bardzo, jakże wyrównany teraz mecz, mimo że 6 bramek przewagi miała drużyna gospodarzy. Teraz tylko 2. W poprzednim meczu po 30 minutach prowadził Przemyśl 13-12. Dzisiaj możemy mieć podobny rezultat, z tym, że tutaj z korzyścią na cały czas Padwy. Zostało nam 1,5 minuty do zakończenia tej części spotkania. Sałach pojawił się na lewym rozegraniu. Jest ta bramka jakże ważna, jakże potrzebna dla gospodarzy. Światłowski szybko chcą rozprowadzić tę piłkę goście, ale to im się nie uda. Te zmiany z obrony do ataku trwały teraz zbyt długo. Prawdopodobnie ostatnia akcja w tej połowie przeprowadzana przez Upstream SRS Przemyśl. Biernat. Makowieje z Biernatem za plecami Światłowski, ale tutaj faul ofensywny. No i to jest fatalny błąd, taki szkolny w wykonaniu Przemyśla. No mogą być źli tylko na siebie teraz goście, bo
to już był taki fragment, w którym można było wrócić do gry, pokazać rywalom, że chce się dzisiaj zawalczyć o pełną pulę punktów. Niestety dla Przemyśla te błędy dzisiaj na to nie pozwalają. Fugiel z rzutem, ale będziemy mieli rzut karny. Przekroczona linia 6 metra w obronie. No i jeżeli mam zgadywać, to Dawid Skiba podejdzie na 7 metr, żeby zdobyć kolejną bramkę. Trzy razy rzucał, trzy razy się nie pomylił. Trzy razy rzucał w to samo miejsce. Spadłem w lewy dole narożnik. Zobaczymy, jak będzie tym razem zmiana w bramce drużyny z Przemyśla. Wysoko, wysoko podchodzi bramkarz. To zmniejsza trochę kąt, no i właśnie w to samo miejsce rzucał Skiba. Ale to wyjście, to zamknięcie bramki, no wydaje się wtedy goalkeeper dużo większy. Nie pozwoliło Skibie na zdobycie trafienia. Zagranie w nogi, Almakowiejew zbiera ostatnie sekundy. Biernat musi rzucać, Biernat zatrzymywany, faul. No i będzie bramka, będzie zaliczona. Sędziowie podnoszą rękę do góry. Piłka chyba padła jeszcze przed czasem do siatki, a więc jest trafienie 11 i 12, przepraszam bardzo, dla drużyny z Przemyśla. I ta pierwsza połowa zapowiada nam emocjonującą końcówkę, więc zapraszamy Państwa na kilka minut przerwy i słyszymy się na decydujących 30 minutach.
Thank you.
I wracamy do Państwa na kontynuacji spotkania 21. kolejki Ligi Centralnej. Przed mikrofonem Tomasz Brzozowski. Zapraszam na decydujące 30 minut starcia KPR-u Podwy Zamość i Orlenu Upstream SRS. Przemyśl po pierwszej połowie lepsi gospodarze, ale nieznacznie. 14-12. A wydawało się, że wszystko mają już w kieszeni. Te 3 punkty. Zwycięstwo gospodarzy. Tak się nie stało. Nie było teraz faulu w ataku. Wracamy do spotkania z Wódzobrotem, jeszcze z przełożeniem. No tutaj dołożył dużo do tego Tomasz Fugiel, ale bramki nie ma. Piłka skozowała gdzieś nad poprzeczką. No i proszę bardzo, jakże z dalekiej podróży wrócili teraz goście na ostatni mecz z Białą Podlaską. Napawał optymizmem, dawał nadzieję na i dzisiejszą wygraną po 9 kolejkach z rzędu porażek. Pojawiło się światełko w tunelu. Może teraz bramka kontaktowa po naprawdę wielu minutach przerwy. Makowiejew. Do kozła Makowiejew, no ale te podania dzisiaj do koła są zmorą zespołu Orlenu Przemyśl. Po prostu. To wychodzi średnio. To wychodzi bardzo przeciętnie, często niedokładnie. Tak jak i teraz. Na środku w drużynie gospodarzy Hubert Obyć. Na pewno też gospodarze nie chcą się spieszyć w tych swoich atakach pozycyjnych. Akurat im nie zależy tak bardzo na czasie. Świetna teraz indywidualna akcja właśnie gracza z numerem 30. Hubert Obyć. Makowiejew zatrzymał się na moment. Daleka odległość, ale ładnie minął jednego rywala. No, bardzo prostym zwodzie, takim podstawowym. Zmylony rywal zauważył swoją okazję i miejsce i minął rywala. Od środka zaczyna drużyna gospodarzy. Krótkiej tej przerwie trzeba było wszystko gdzieś ustalić na stoliku sędziowskim, ale możemy wrócić do gry. 15-13, a więc na razie wymiana na cios za cios. Jeszcze 2 minuty kary dla Orlenu Przemyśl. Druga linia od kozła, trafienie Michała Bączka. Muszą teraz na spokojnie wszystko dobrze, perfekcyjnie przeprowadzić gracze gości, żeby wrócić do gry, do tej dobrej gry z końcówki pierwszej połowy, wtedy kiedy zaczęli odrabiać straty. No dużo w tym pomogły te podwójne osłabienia rywali, ale może właśnie to jest ten sposób, grać na wykluczenie przeciwników. Zejście do środka Świt, przewrócony, ale gramy dalej, faul w ataku, to na pewno. No i te błędy niestety dla gości zaczynają się coraz częściej pojawiać. Niestety też dla
widowiska, bo już oczekiwaliśmy wszyscy, że to będzie powrót do gry, że znowu będzie gra na remisie. A na razie remis był przy 0-0 i później 1-1. Od tamtego czasu cały czas tempo temu spotkaniu i Prym wiódł zespół z Zamościa. Na środku z numerem 6 Patryk Walczyk. Za moment ta kara dobiegnie końca, za plecami teraz Świta, ale gdzieś po rękach rywali. Udało się piłkę gospodarzom zebrać. Atak szybki z prawej strony. Gabriel Olichwiruk zatrzymywany. No, o ile dobrze widzę, gdzieś tylko kilka sekund zostało do końca kary, ale znowu pan delegat przerywa grę. I to są 2 minuty kary dla Stanisława Makowiejewa. Znowu jakiś błąd zmiany, a gdyby tego było mało, proszę państwa. To jest 3. kara dla pana trenera. A więc on już dzisiaj na parkiecie się na pewno nie pojawi. No nie jest on wpisany w protokole jako trener, a więc wydaje mi się, że zgodnie z przepisami opuści on po prostu ławkę trenerską, czy też nie, no dużo teraz zamieszania, te wszystkie przepisy takie nietypowe, trudno ocenić co w takiej sytuacji, ale to jest fatalna informacja, to jest najskuteczniejszy zawodnik w ogóle w całym zespole z Przemyśla, a teraz jeszcze przez takie błędy, zresztą to nie jest pierwszy dzisiaj błąd zmiany w zespole, czy to gospodarzy, czy gości, bo i drużynie Podwy Zamość taka sytuacja się w pierwszej połowie przydarzyła. Tak i teraz drużyna Orlenu Przemyśle zapłaciła za to bardzo, bardzo wysoką cenę. A więc kara jedna się dopiero miała skończyć, a już pojawia się kara numer 2. Numer 23, Michał Bączek z piłką w rękach. No i to jest bardzo dobra informacja dla Padwy Zamość, bo przez własne błędy został wyeliminowany najlepszy, najskuteczniejszy zawodnik, bo najlepszy to już tylko subiektywna rzecz, ale najskuteczniejszy to na pewno, to jest po prostu fakt. Stanisław Makowiejew zdobywa najwięcej bramek dla swojej drużyny. Dzisiaj już tego dorobku nie uda mu się poprawić, a dopiero zaczęła się nam druga połówka. Cały czas czekamy, jak to wszystko ustalić, jak to będzie teraz wyglądać, no ale nie ma za bardzo co dyskutować. Gdzieś te 2 minuty zostały już pokazane, już ukarany został Makowiejew. Nie cofniemy tej decyzji. Po prostu Orlen Upstream SRS Przemyśl musi się z tym pogodzić i na pewno nie zwieszać głów w dół. Musi wręcz przeciwnie, podnieść się do góry, wyjść z tym na parkiet, przyzwyczaić się do tego, gdzieś zagrać właśnie i na takiej, na trudnej sytuacji, z takimi niedogodnościami, no ale potem sprawdzamy, która drużyna jest lepsza, która cechuje te walory mistrzowskie, tylko taka może wygrywać. No strasznie, strasznie ta długa przerwa. No trudno mi powiedzieć, czego jeszcze sobie trenerzy i pan delegat nie potrafili tutaj wyjaśnić. Ale wydaje się, że za moment będziemy mogli zacząć. No taka jest rola delegata, że patrzy wszystko na to wszystko dokładnie właśnie z boku. Jego zdaniem jest patrzenie, czy ktoś poprawnie wchodzi na boisko, czy nie przed czasem, czy we strefie zmian. No i takie rzeczy dużo kosztują. No i łatwa i przyjemna bramka dla drużyny gospodarzy. Jak odpowiedzą goście na te informacje, bo nie mogą teraz pozwolić sobie na brak skuteczności. Tutaj trzeba już do końca zdobywać bramkę za bramką w każdej akcji. No i trzeba coś dołożyć od siebie również oczywiście w obronie, no bo bez tego meczu się przecież nie wygra, bo Przemyśl przegrywa 13-17. Walczyk na zwodzie pojedynczym do koła, faulowany był obrotowy. No i posypały się te 2 minuty teraz w tej drugiej połowie.
Gramy przecież dopiero niespełna 5 minut, a naprawdę już dużo, dużo tego było. I po stronie gospodarzy, i po stronie gości. Będziemy mieli więc wznowienie z 9 metra, no i równowaga właściwie w ofensywie, nawet przewaga Przemyśla, no bo gra z pustą bramką, a więc szóstka i tak ustawiona w polu, czyli tak jak normalnie w piłce ręcznej. Wydaje się, jeżeli ktoś ogląda już to spotkanie, to, a to sprawa oczywista, ale tylko w ramach przypomnienia kilku jakże ważnych zasad. No niedokładne to podanie, strata z linii bocznej i zaczyna padła Zamość. No i po grze gospodarzy można zobaczyć, można poczuć, że ci absolutnie się nie spieszą. 4 bramki przewagi. Na dodatek to oni dłużej zagrają w osłabieniu, no bo najpierw skończy się kara gości. Ta szybka gra niczego dobrego im teraz nie przyniesie. Adamczuk za plecami, podanie znakomite do koła. No i wytrącony z równowagi przy rzucie był Dawid Skiba, a to oczywiście oznacza jedno, rzut karny. Skiba rzucał 4 razy. 3 razy zdobył bramkę, raz się pomylił, gdzieś łapie się za ramię, a więc zmiana tego wykonawcy. Tym razem Gabriel Olichwiruk z numerem 19. No 2 razy udało się wyłapać Gracjanowi Nowakowi. Raz Gracjanowi Nowakowi, raz przecież drugiemu bramkarzowi z Przemyśla rzut karny. Jak będzie teraz? Bardzo ważny moment spotkania, poprzeczka czy też słupek ratuje teraz drużynę z Przemyśla przed utratą 18 bramki. Nadal szanse są, co prawda z każdą sekundą, minutą maleją, no bo na czasu więcej już nie będzie, to na pewno. Zostało go no trochę ponad 20 minut. Walczyk, ależ teraz na rozbiegu, tego brakowało w pierwszej połowie, właśnie tej prostej gry, bo jeżeli coś jest proste, a działa, no to czemu z tego nie korzystać? Nie nazwałbym tego rozwiązania głupim, ale no przecież taki łatwy zwód, taka łatwa zagrywka, która bardzo często przynosi zamierzony efekt, którym jest bramka. Na o bramki w piłce ręcznej chodzi. Adamczuk. Prowadzenie obrotowego z prawej strony. Teraz gra Michał Bączek. Gra pasywna, sygnalizowana przez sędziów. No i oczywiście te 4 podania. Chyba nawet teraz mniej zostało drużynie gospodarzy. Bączek do koła 2 zawodników. Kryje jednego obrotowego. A drużyny gospodarzy nie udało się obrócić Dawidowi Skibie, bo gdyby to zrobił, to albo byłaby bramka, albo też rzut karny, bo gdzieś na pograniczu obrony w kole teraz grali goście. No, obrotowych bardzo trudno pokryć, tam rzeczywiście te podwojone, czasami potrojone krycie jest konieczne do tego, żeby takiego zawodnika zatrzymać. Zasłona zrobiona, postawiona z rzutem, ale obok bramki jednak znowu gra przerwana, faulowany był Michał Bączek. No i wydaje się, że to jest podanie i rzut. Kto to zrobi? Adamczuk! Adamczuk zatrzymywany, bardzo długo trwa już ta akcja. Sekundy biegną tylko i wyłącznie na korzyść Padwy. Po rękach teraz zebrana piłka, szansa na kontrę z Kozłem. Jest lewa strona, zamarkowane to podanie, rzut! Odkryty był ten bliższy słupek, ale co z tego? Nie trafił między tę lukę, między nogami bramkarza a słupkiem teraz. Lewo skrzydłowy z Przemyśla. Jakże wysoką cenę teraz płacą za takie niewykorzystane sytuacje gracze gości. To mogło być 15 trafienie. Cały czas gdzieś ten wynik utrzymałby się na kontakcie. Tak Padwa może powiększyć swoje prowadzenie do 4 trafień. Z rzutem atomowym Michał Bączek. No odpowiada te wcześniejsze zagrywki Konrada Bajwoluka, którego teraz na parkiecie nie mamy. No początek znakomity w wykonaniu Bajwoluka, zresztą go za to kilkukrotnie chwaliłem. Później trochę ta skuteczność spadła, jego gra nie była już tak dobra. Przycik nam zgasł gdzieś na boisku, teraz w jego buty stara się wejść Michał Bączek. Patryk Walczyk, 9 metr zablokowany, rzut podłoża!
No i to była dobra próba. Ciężko nazwać tym rzutem z podłoża, z biodra. No przecież skoczył. A teraz Patryk Walczyk. Wydawało mi się najpierw, że właśnie z rozbiegu będzie rzucał z miejsca, z podłoża. Ale tak się nie stało, jednak i tak bramki nie było. Pokonany Gracjan Nowak. Z lewego skrzydła teraz Kacper Kielar. Na środku cały czas Patryk Walczyk, no musi zastąpić on Stanisława Makowiejewa, czy też Sebastian Świt musi go zastąpić, bo Makowiejew wymiennie na środku rozegrania, bądź też na tej lewej połówce. Wszechstronny zawodnik, dzisiaj już nie zagra. Czerwona kartka, przypominam, dla zawodnika z numerem 71 na początku tej drugiej połowy. Gra pasywna, zagranie do koła, na raty piłka zebrana, nie ma rzutu karnego, piłka powędrowała obok słupka. A więc nie ma trafienia numer 15. No i padła Zamość też w teraz sytuacji, która pozwala im na zapalenie trochę oddechu. Coraz rzadziej czuć ten oddech rywala na karku. Wraca ta dobra gra po prostu z pierwszej połowy. Wszystko tak naprawdę zmieniło się w momencie, gdy padła na przestrzeni kilku minut ujrzała kilka kar wykluczenia, dwie kary na raz, no to jest spore osłabienie przy żadnym rywali. Teraz o czas prosi trener gospodarzy Zbigniew Markuszewski. Wspominałem o pierwszej połowie, wspominałem o poprzednich spotkaniach, być może ta chwila z przerwy dobry moment, żeby pomówić o ostatnich meczach, bo Padwa zagrała również na tej hali. Po raz kolejny nie zabrakło emocji, bo w pierwszej połowie w starciu z Anilaną Łódź dwie bramki przewagi, 14 do 12. Tylko tyle udało się wywalczyć drużynie gospodarzy. Po połowie to nieoczywiste prowadzenie. Gospodarze dowieźli jednak wynik do końca i zwiększyli prowadzenie do 27 do 23. Najskuteczniejszy był Gabriel Olichwiruk, zdobył 6 bramek. Mecz w Przemyślu był bardziej emocjonujący, bo to jednak starcie z drużyną, która do zeszłego tygodnia była realnym kandydatem do awansu. Już pierwsze 30 minut zaskoczyło graczy z Białej Podlaskiej, bo to Przemyśl prowadził 16 do 13. Drugiej połowy tutaj też nie trzeba za wiele opowiadać, bo to często zmartwienie Orlenu. A jednak w ostatnich sekundach padła bramka na 27 do 26 dla gospodarzy. Najskuteczniejszy wśród graczy z Przemyśla był Tomasz Biernat, zdobył 6 bramek. Wracamy do spotkania po tej krótkiej przerwie. Michał Bączek z prawej strony, na środku Tomasz Fugiel. Nie otrzymują podania, bo samodzielnie skończył to Hubert Dobyć. Trafienie już 20, a więc 6 bramek przewagi, a mogło być tak pięknie, da Przemyśle, mogła być jedna bramka straty, tak kontaktowa. Jakże zmienny potrafił być ten mecz. Istna sinusoida, najpierw prowadził Przemyśl, później padła na prowadzeniu, ale gracze z Przemyśla przeżywają roller coaster z piekła do nieba. Raz blisko rywali, a później jakże daleko. Udało się wywalczyć rzut karny dla właśnie drużyny przyjezdnej. Tylko kto podejdzie do tego fragmentu gry? To jest bardzo ważny moment po spotkaniu. To musi być bramka. Tutaj nie ma już miejsca na błędy. Jeżeli teraz pomyli się Kasper Kielar, to przepraszam bardzo, Jakub Cienka, to może być naprawdę fatalnie. Jednak jest bramka, więc cały czas te nadzieje są, powinny być. Ta iskra nie powinna jeszcze do końca zgasnąć. Na pewno po tej czerwonej karce dla Makowiejewa znacząco przygasło, ale trzeba ją pobudzić. Zawodnicy muszą sami się napędzić. Grają przecież na wyjeździe. Tych kibiców na pewno z Przemyśla nie jest dzisiaj dużo na trybunach. A więc trzeba coś sobie samemu udowodnić. Udało się wygrać z Białą Podlaską. Czemu mamy nie wygrać dzisiaj z drużyną Padwy? Ale odpowiadają gospodarze znakomicie. Biernat, no musiał wrócić na boisko. W ostatnim meczu był najskuteczniejszym graczem. Biernat rzutem, ale to była bardzo trudna pozycja. Nieprzygotowana w ogóle do oddania rzutu.
No i dlatego miał szczęście zawodnik gości, że udało się wywalczyć ten rzut wolny. Teraz kolejny faul. No Biernat stara się wziąć ciężar tego spotkania na swoje barki. Tą grą 1 na 1 zmusza do faulu. No spodziewa być się może kolejnego wykluczenia. Teraz bramka po rękach golkipera, ale zdobyta Kamil Guzdek. No brakowało też i jego bramek w tej drugiej połowie. No do końca spotkania zostało nam trochę ponad 15 minut. Gra Tomasz Fugiel. Też jeden z tych najskuteczniejszych zawodników w tym zespole. Najlepszy w ogóle w drużynie gospodarzy. 76 bramek na koncie przed tą kolejką. Miejsce gdzieś w okolicach pierwszej dwudziestki. Goście. I ich najlepszy gracz to Stanisław Makowiejew. Miał 80 bramek przed rozpoczęciem tego spotkania. A więc trochę wyżej w tej klasyfikacji. No ale dzisiaj już dorobku nie polepszy, bo ujrzał czerwoną kartkę. Kontra dla drużyny gości. Przemyśli, jest trafienie. Ważne, wykorzystana ta kontra przez Szymona Światłowskiego. Zamarkowany ten rzut, wejście indywidualne. No i czy to będzie rzut karny, bo gdzieś chyba była obrona w polu bramkowym. No zauważyli to sędziowie, ten, który stoi za bramką, doskonale to widział. No i dlatego rzut karny. Nie udało się zdobyć trzech, trzy się udało wykorzystać. Pierwsze tempo, a więc 7 rzutów karnych. Tomasz Fugiel tym razem rzucał. 7 rzutów karnych dla drużyny gospodarzy. 3 zdobyte, 4 nietrafione. Ta statystyka, no, niekorzystna, gdyby dołożyć te 4 trafienia, to wydaje się, że zwycięstwo byłoby już niemal pewne. A tak, 4 bramki w piłce ręcznej to jeszcze nie jest nic straconego. Guzdek tym razem bez bramki, ale to jest rzut karny. I też 2 minuty kary, sędziowie się zastanawiają, ale są zgodni w tej swojej decyzji. Jakub Kłoda odpocznie przez najbliższe 2 minuty. Za to na 7 metrze pojawi się znowu Jakub Ćwienka. Nie mylił się wcześniej, no i wszyscy teraz w drużynie Orlenu Przemyśl na niego liczą. Zmiana w bramce gospodarzy. Czy Ćwienka jednak go pokona? Pokona po raz kolejny w te drugie tempo. No jeżeli coś wychodzi, to oczywiście on stara się to kontynuować. No i było znowu 6 bramek straty, już są 3. Także sami Państwo widzą, że Przemyśl wraca do gry, ale dzisiaj zabrakło od tego momentu jeszcze przełamania. Były te powroty, były 2 bramki straty, ale to nadal było za mało. Napadwę Zamość, która teraz w ataku pozycyjnym gra jeszcze przez 1,5 minuty w osłabieniu, a więc z pustą bramką zagrają gospodarze, czy też nie. Na razie porówno dopiero teraz ta zmiana wejścia na lewe skrzydło, ale dobrze zauważyłem, kara dla Janusza Wandla. To niepotrzebne, tutaj dyskusje z arbitrem, a więc był moment do tego, żeby podgonić i znowu taka decyzja, która bardzo utrudnia pogoń za wynikiem drużynie gości. Z lewej strony Hubert Obyć. Szybko, teraz ta akcja, jakże sprawnie wykonana, ale zabrakło tego jednego podania. Obyć. Z prawej strony Bączek z Obyciem, zamarkowane to podanie, pojedynczy zwód, a nawet podwójny pojedynczy zwód. Najpierw na lewą stronę, później na prawą i pada bramka na 22 do 18.
Lewa strona, Biernat. Przemyśl z bramką, tak jest, trafienie 19. Sami też Państwo widzą po poruszaniu się po parkiecie Padwy Zamość, że ten zespół się nie spieszy. No czuję, że ta na razie trzybramkowa przewaga wystarcza do tego, żeby czuć trochę spokoju, żeby nie popełniać tych niepotrzebnych błędów. Fugiel z rzutem, no jeżeli już on podchodzi do rzutu, to też w większości przypadków kończy się to trafieniem. Cztery bramki i teraz przewagi cały czas. Właśnie tak wyglądało to spotkanie. 3-4 bramki. Były momenty, kiedy było to 6, były momenty, kiedy było to 2. Ale cały czas te 3-4 to jednak ten najczęściej spotykany obrazek. Biernat, no ale to była trudna pozycja. Chciał zaskoczyć, bo nawet nie spojrzał się na bramkę. Po prostu złapał piłkę i od razu chciał oddać rzut. Zrobił to, no ale wysoko nad poprzeczką. Na środku ustawiony Fugiel, no teraz gdzieś próba wyjścia na tak zwany plaster Karola Skawińskiego. Chce tutaj przeszkodzić rywalowi przy prowadzeniu jakichś zagrywek, ale sobie nic z tego Padwa Zamość nie robi. Idealne podanie do koła, bramka 24. No ta taktyka się teraz nie sprawdziła. Kamil Guzdek za plecami, dobry teraz obieg Światłowski, ale nie miał tutaj okazji, żeby wyskoczyć, żeby oddać rzut. Zatrzymywany, rozgrywający gości. No i po raz kolejny w tym spotkaniu sytuacja robi się trudna dla Orlenu Przemyśl. Już 5 bramek straty. To musi być w tym momencie bramka. Biernat do lewego skrzydła. Z rzutem poprzeczka, kto zbierze piłkę? Zbierają ją zawodnicy gości, ale wcześniej przecież zawodnik z piłką opuścił boisko, przekroczył tę linię boczną. No i to kończy się utratą piłki na korzyść gospodarzy. A ci nie pierwszy raz w tym meczu mogą objąć już 6-bramkowe prowadzenie. I teraz na tym się najbardziej skupiają. Tomasz Fugiel, on ustawiony na środku boiska. Cały czas to indywidualne krycie jednego z rozgrywających gospodarzy. Fugiel do lewego skrzydła, ale to był faul ofensywny. Teraz ta obrona 5 plus 1, nie mylić z 5-1. No tutaj 5 plus 1 oznacza oczywiście, że ten zawodnik jest ustawiony nie w obronie, a przeszkadza. Tak właśnie krycie na plaster. Gdzieś rotacja właśnie między 5 plus 1 a 5-1. Udało się przeprowadzić szybki atak, ale nie udało się go skończyć zdobytą bramką. A więc co z tego, skoro ta formacja nie przynosi później bramek w ataku. Bączek. Cały czas Skawiński. On tutaj ma najtrudniejsze zadanie. Gra pasywna. Zagranie do koła z rzutem. No i to będzie rzut karny. Tak jak wspominałem, jeżeli już obrotowy w ogóle się obróci, złapanie piłki w jedną dłoń, to masz Dawida Skiby, to będzie się kończyło zawsze rzutem z 7 metra albo trafieniem bezpośrednim obrotowego. Znowu zmiana. Łukasz Szymański z numerem 8. 4 nietrafione karne, 3 trafione, przypomina, przez drużynę gospodarzy, a więc remis, jeżeli chodzi o te skuteczne i nieskuteczne, 4-4. Tym razem ze spokojem Łukasz Szymański, no i to jest 6 bramek przewagi, a do końca spotkania zostało 10 minut. Kamil Guzdek. Z lewej strony Światłowski. Guzdek odpychany przy tym rzucie, ale jest bramka. Niepotrzebny był rzut karny. Za to będą 2 minuty. No to było dosyć oczywiste, że sędziowie do tego wrócą. Michał Bączek no niepotrzebnie wyprostował te ręce przy rzucie. I po prostu skończyło się to taka, nie inaczej. A w dodatku bramka. Zaczyna od środka drużyna gospodarzy.
Lewa strona, ale nie ma tutaj decyzji oddania rzutu. Oczywiście cały czas kara po stronie gospodarzy. Przewrócony jeden z zawodników gości bez faulu ofensywnego. Zatrzymywany zawodnik. Zawodnik gospodarzy, sędzia to zauważył. Gra pasywna, rzut, ale nie udało się Konradowi Bajwolukowi dojść do tego strzału. Tego rzutu, bo on jest skuteczny. Ostatnie podania, trzeba rzucać. Lewa strona, no ostatnie to było podanie z rzutem, ale obok bramki jednak gra przerwana, potrzebna pomoc medyczna. No i to wyglądało naprawdę przez moment niebezpiecznie. Mamy nadzieję, że to nic poważnego. No i to będzie rzut karny kolejny. Łukasz Szymański minutę temu dosłownie podchodził do tego fragmentu gry i bramkę zdobywał. Może przechylić tutaj na swoją korzyść statystyki zdobywanych bramek z rzutów karnych przez jego zespół dzisiejszego wieczoru. 4 trafione, 4 nietrafione. Próba numer 9, jest piąta bramka z rzutu karnego zdobyta przez Padłe Zamość. Makowiejew. 6 bramek straty do końca 9 minut. Już w takiej sytuacji kilkukrotnie dzisiaj znajdowała się ekipa z Przemyśla, ale zawsze potrafiła jakoś wrócić do tego spotkania na 3 bramki straty. Wtedy pojawiało się to światełko w tunelu. I było naprawdę już bardzo obiecująco. Tutaj od bramki zaczyna drużyna gospodarzy. Podchodzi do lewej strony drużyna Padwy Zamość. Melduje się na środku Konrad Bajwoluk. No, pierwsza połowa znakomita w jego wykonaniu. Co rzucał, to trafiał Bajwoluk. Lewa strona, szybkie to podanie, na nabiegu. Wyglądało to obiecująco. Rzut do pustej bramki i to jest bardzo, bardzo ważne trafienie dla SRS-u Przemyśl, który musi te straty odrabiać jak najszybciej. Takie przyjemne, szybkie bramki, no w to mi graj, dla drużyny gości. A jeszcze przecież przez chwilę grają w osłabieniu. Bajwoluk. Fugiel. No ale teraz odgwizdane przewinienie, tym razem już nieco czujniej. Bramkarz drużyny gospodarzy, Guzdek. Guzdek, no pojawiła się ta luka, wydawało mi się, na lewym rozegraniu. Podanie do koła bramka, no i to będą 2 minuty kary. Oczywiście, jak najbardziej zrozumiała decyzja, tylko teraz dla kogo? Ostatecznie dla Mateusza Czerwonki z numerem 4. A więc jeszcze nic straconego, znowu 6 bramek straty, robią się 4, a w dodatku jeszcze Padwa zagra w osłabieniu. No i tak wygląda to całe spotkanie. Naprawdę, jeżeli Państwo dopiero teraz włączyli ten mecz, to proszę mi uwierzyć, że tak wyglądało ostatnie 15 minut, 20, ostatnie pół godziny i cała pierwsza połowa. Cały czas Przemyśl goni, później traci na 6 bramek straty i znowu 3, i znowu 6. I tak całe spotkanie, z tym, że Padwa ma jakiś sposób, że wtedy, kiedy robi się naprawdę gorąco, to znowu oni dochodzą do głosu i wychodzą na prowadzenie. Faulowany obrotowy gospodarzy. Do końca spotkania zostało nam 7 minut. 26 dla podopiecznych trenera Zbigniewa Markuszewskiego. 22 mają goście. Z rzutem, ale niecelnym, piłkę zbiera Gracjan Nowak, spieszy się teraz, a pośpiech nie jest nigdy niczym dobrym, ale no jeżeli udało się odrobić strat wcześniej, to teraz trzeba na to wszystko postawić, wszystko na jedną kartę, świetny przerzut! No i bramka Karola Skawińskiego z prawego skrzydła. Świetnie teraz wyszedł, zawisł w powietrzu, znalazł sobie miejsce w tym dalszym narożniku. I znowu 3 bramki straty, to o czym wspominam przez prawie całe spotkanie, ale proszę mi wierzyć, tak właśnie ten mecz wygląda.
Jeszcze kilka sekund zakończenia kary po stronie gospodarzy. Podanie do koła niedokładne, zebrana piłka przez kogo? Przez drużynę gości! Szansa na kontrę, czy będzie bramka? No trochę tutaj obraz się sypie. Faulowany był gracz. Gracz Przemyśla. Zagranie do lewej strony. No trochę ciężko tutaj w takiej sytuacji, w takim obrazie zauważyć mi, co się dzieje na boisku, ale bramka! Bramka 24, dwie bramki straty znowu. A przecież 2-3 minuty temu to było 6 bramek straty. Orlen Przemyśl naprawdę pokazuje, że to nie był przypadek z drużyną z Białą Podlaską i że te 9 porażek w końcu uderzyło im do głowy. Mają dość, powiedzieli temu koniec i chcą jak najszybciej skończyć serią porażek. Najlepiej by było, żeby teraz zacząć tylko i wyłącznie wygrywać do końca sezonu, bo sytuacja kiepska w tabeli, fatalna wręcz. Mówiąc szczerze, bo do miejsca, które zapewniałoby utrzymanie się w ligowej tabeli, czyli do Anilany Łódź, która dzisiaj wygrała mecz z Żukowem, traci zespół 8 punktów, teraz do 12 Sosnowca 7 punktów, bo 13 Lokata tutaj Przemyśla to pierwsze miejsce otwierające strefę spadkową, niestety dlatego zespołu. A więc tyle punktów straty. Trzeba odrabiać teraz bramka, mimo że świetnie wyszedł tutaj tym pajacykiem do obrony Gracja Nowak. Gra przerwana. Ale możemy zaczynać. A więc bramki nie było. Wydawało mi się przed momentem, że było trafienie, ale boczna siatka gdzieś prawdopodobnie obita. No i to jest ten najważniejszy moment.